Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Long time no see. Przyszłam Wam powiedzieć dosłownie kilka słów na temat ciemnej kobiecości. Ciemna kobiecość. Tak, tylko troszeczkę, żeby zalizać temat. Wiem, że wielu z Was interesuje. A reszta live'a zależy od Was, jak to się wszystko potoczy. Jeżeli będziecie miały pytania i będziecie aktywne i będziecie organiczne, będziecie płynęły jak woda, to zostanę i odpowiem na Wasze pytania. A jeśli nie, to powiem Wam tylko kilka moich realizacji, moich odkryć, moich doświadczeń z ciemną kobiecością. Wiele dostałam takich komentarzy na YouTubie, czy mogłabyś coś nagrać o ciemnej kobiecości? Czy mogłabyś coś nagrać o ciemnej kobiecości? Kiedy czytam te pytania, to czuję ich intencje i frekwencje. I to jest jakby ciemna kobiecość była kolejnym tematem, który można dodać na półkę w swoim umyśle. Jakby była kolejną umiejętnością, którą można osiągnąć. Żeby zrozumieć, żeby doświadczyć tych rzeczy, trzeba je najpierw zrozumieć. I podobnie jak z kobiecą, żeńską energią, wszyscy, którzy mają jakieś opinie na ten temat lub oceniają to, lub przed chwilą gdzieś w ogóle na Facebooku coś robiłam i trafiłam na jakiś post i tam właśnie jakaś kobieta coś pisała o służbie dla mężczyzny, czy mężczyzna służy kobiecie. Oczywiście 15 tysięcy komentarzy, panie feministki mówią, że psy to mogą służyć, czy nie możemy być na równi. To chyba jest warte, żeby powtórzyć to 1500 razy. Jako ludzie w dzisiejszym świecie, tak, mamy tą samą wartość. Ale żeńska energia i męska energia, te dwa pierwiastki, one są tak inne, one mają tak inne przeznaczenie i rolę i kierunek i potencjał, że sprowadzanie tego na równość jest po prostu ignorancją, niewiedzą, bez sensu. Bez sensu, po prostu mija się z celem. I podobnie jak pierwszy raz kobiety trafiają do mojego świata i słyszą o żeńskiej energii i to już kiedyś to mówiłam, to pierwsze co się kobietom narzuca, bo tak zostałyśmy uwarunkowane, tak zostałyśmy wytrenowane przez ten świat. Pierwsze co się narzuca, co ja muszę jeszcze więcej zrobić? Co ja muszę jeszcze więcej osiągnąć? Jaka ja mam być? Powiedz mi jaka ja mam być, jaką strategię mam użyć, jak mam mówić, jak mam się zachowywać, jak mam się ubrać, jak mam patrzeć, jak to, jak, nijak. Zostaw te pytania, przestań pytać. Postaraj się zrozumieć albo daj sobie, zainwestuj w siebie i zapytaj. Wyżłób sobie, odpuść kontrolę. Naprawdę wszystkie, tak wieloma rzeczami się w żeńskiej energii naprawdę mniej chodzi o to, żeby cokolwiek osiągać, a bardziej o to, żeby pozwalać, żeby puszczać kontrolę, żeby ufać, żeby czuć. I tak samo jest z ciemną kobiecością. Za chwilkę Wam powiem, co to jest ta ciemność kobieca. I zarówno ciemna kobiecość i w ogóle kobiecość, to jest ciemna... Będziesz miała dostęp do swojej ciemnej kobiecości, do tego tajemniczego dark feminine w momencie, w którym się zintegrujesz i staniesz się tak zwaną kobietą kompletną,
jak będziesz kompletna, to będziesz po pierwsze w mocy, a po drugie ta kompletność już sama przez się świadczy, że ty będziesz miała to Derek Feminine. Co to znaczy kobieta kompletna? To jest kobieta, która ucieleśniła, zrozumiała i zaakceptowała i przyjęła i zaufała wyższym, innym energiom, czyli Bogu, czyli męskości, że jest bezpiecznie być kompletna. Kompletna to nie jest tylko pozytywna i negatywna, ale negatywna nie oznacza tutaj tego, że jeżeli się boisz, jesteś zazdrosna, masz jakieś negatywne myśli, to że masz prawo, możesz sobie robić wszystko, tak? Ale to wszystko będzie miało konsekwencje. A to nie znaczy, że masz w tym pryskać na wszystkich, wszystkich obwiniać i bo ja taka jestem. Nie, to nie ma nic wspólnego z ucieleśnieniem. Ucieleśnienie negatywu, ucieleśnienie ciemności, ucieleśnienie, spojrzenie na ten punkt startowy, z którego teraz wychodzimy, się tam wykluwać z tych kokonów, to jest spojrzenie w oczy temu, czemu nie chcemy patrzeć i dlatego obwiniamy innych ludzi za to. Okej? Także kompletność to nie jest idealność, to nie jest pozytywność, to nie jest tylko seksowność. Chociaż jak kobieta jest prawdziwa i połączona ze sobą z każdą emocją przyciągnie takiego mężczyznę, który również będzie otwarty na te jej ciemne strony i będzie nie będzie jej tych emocji próbował zmienić i uciszyć, tak? Bo mężczyźni mają w sobie coś takiego, że mężczyźni, tak? Czyli mężczyźni w męskiej energii. Ale nawet mężczyzna w męskiej energii, on nie musi być jeszcze w pełni kompletny, on nie musi być w pełni duchowy. My nigdy nie będziemy w pełni tutaj w tym świecie. Nigdy tutaj nie będziemy w pełni tutaj w świecie, bo jesteśmy duchowymi istotami, więc nigdy nie będziemy w pełni, ale możemy zawsze iść do tej pełni. Zawsze być w drodze, tak? I ta droga, którą tutaj przechodzimy, będzie polegała właśnie na tym zrzucaniu pancerza, zrzucaniu tym, czym my nie jesteśmy, transformowywaniu nie ciemności w światło, bo kompletność to jest ciemność i światło, ale transformowywanie tych blokad, tej materialnej ciemności, tej iluzorycznej ciemności, tego wszystkiego, czym my nie jesteśmy, co zostało w nas włożone, na nas nałożone, na nasze umysły, czym przysiągnęła nasza podświadomość. Męski mężczyzna ma to do siebie, że on będzie zawsze, jak będzie widział swoją kobietę cierpiącą albo będzie jej smutno, to mężczyzna, to będzie w jego instynkcie, że on będzie chciał zmienić stan swojej kobiety. On będzie chciał jej pomóc się stamtąd wydostać. I to czasami też, to też jeszcze nie jest ucieleśnienie tej takiej naszych boskich ról, naszych boskich zagadnień. Bo jeżeli mężczyzna nie pozwoli wyrazić kobiecie jej emocji, przeżyć jej emocji, to ona będzie chciała to zmienić, będzie chciała ją szybko wyciągnąć z tego stanu, to ona będzie te emocje tam jeszcze bardziej na dół upychać i prędzej czy później one wyjdą. Więc tu nie chodzi o to, żeby mężczyzna chciał zmienić stan, albo pomóc kobiecie, albo jej doradzić, żeby ona ten stan mogła szybko zmienić. Tylko raczej mężczyzna w męskiej energii, mężczyzna boski będzie tworzył miejsce, tworzył bezpieczną przestrzeń dla kobiety, która jest w tym stanie, w tej emocji. A ta kobieta powinna uczyć się czuć, jak czuć te emocje, jak sobie na nie pozwalać bez tej projekcji, bez tego Dragon Ball. Ciemna kobiecość.
Ciemna kobiecość to nie jest to, co myślicie. Tak samo jak ja stworzyłam program Kobieta w mocy i mamy 10 modułów, które adresują części w tobie, żebyś sobie ucieleśniła, żebyś nauczyła się, jak odczuwać emocje, jak się łączyć z pragnieniami, jak się pokazywać wrażliwą, jak się wyrażać jako ciemna kobiecość. Tego wszystko uczy cię mój program. Ale jakaś kobieta, która po prostu jest przyzwyczajona do tego, że można sobie wszystko kupić, że można szybko po prostu wziąć wiedzę, że można sobie założyć maskę i udawać, to będzie myślała sobie, okej, kupię program i się podowiaduję i będę tym. Nie. To wszystko trzeba ucieleśnić. Kupisz program, podowiadujesz się, a później musisz po prostu przejść przez praktyki i musisz zacząć używać tego w życiu. Drugi mój warsztat. Bogini seksu. Te kobiety, które myślały, że to będziesz boginią seksu w łóżku, że każdego zniewolisz, jak bardzo się pomyliły. Bogini seksu, jak ją dobrze przeżyjesz, ten warsztat, to zrozumiesz, że już po prostu nigdy nie będzie ci dane przespać się z kimkolwiek. Że już nigdy ci nie będzie dane po prostu przespać się bez poczucia bezpieczeństwa, bez poczucia męskości, bez wcześniejszego ucieleśnienia swojej kobiecości. Kolejny warsztat, który zrobiłam, odblokuj miłość i pieniądze. Tak? Też się wydaje, o, ona coś powie, co spowoduje, że ja odblokuję, że mi się odblokuje miłość i pieniądze. Nie, dostałyście wiedzę i dostałyście narzędzia i ćwiczenia, które wy musicie zrobić, żeby z waszego wnętrza uwolnić blokady, które stoją między tym, co już jest. Ty jesteś miłością, ty jesteś obfitością, a do ciebie, a wokół ciebie jest pole niekończących się możliwości. Mistrzyni randek. Te, które myślały, że to będzie że staniecie się po prostu taką mistrzyniami za pomocą tego, co ja tam powiedziałam na tym warsztacie. Nie, połowa kobiet do mnie napisała, okej, ja nie jestem gotowa na razie na randki, bo ja chcę randkować w taki sposób, jak ty powiedziałaś, bo ja chcę przyciągać mężczyzn takich, jak mi mówisz, że jest możliwe przyciągnąć, przy których będę się czuła tak, jak mówisz, a ja po tym warsztacie zdałam sobie sprawę, że to jeszcze nie jest moja kolej. Więc wracam do siebie z miłością i z ochotą, żeby zacząć się ucieleśniać. To, czego pragnę. Tak? Bo wszystkie moje programy, wszystkie moje warsztaty prowadzą cię do środka. I tak samo, jak mi piszą dziewczyny, czym jest ciemna kobiecość? Możesz powiedzieć o ciemnej kobiecości, wiesz, coś nagraj na ciemnej kobiecości. Ciemna, ciekawa, ciemna kobiecość byłaby fajna do posłuchania. No to teraz wam coś powiem o ciemnej kobiecości. Ciemna kobiecość to nie jest coś, co myślicie. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że w tym świecie, jak na przykład kobieta robi to, co chce, idzie po co chce, osiąga niezależność finansową, nieważne jakimi sposobami. Ludzie, którzy żyją w Matrixie, myślą sobie, okej, co ona robi, jak ona tak może, co do tego. Z jednej strony ich to trochę intryguje, a z drugiej strony złoszczą się na to i są triggerowani. Ciemna kobiecość, jeżeli kobieta ucieleśniła swoją ciemną kobiecość, to będzie polaryzacja, bo ona ucieleśniła kobiecość i ciemność, jasność i ciemność, swoją dobrą, magiczną stronę i swoją ciemną, magiczną stronę. I to tworzy tą kompletność i to ludzi niesamowicie przyciąga, bo to jest rzadkość, a z drugiej strony triggeruje ich do bólu, bo wyciska z nich wszystkie blokady, wszystkie przekonania, wszystko to, co im nie pozwala żyć, zachowywać się, mówić, błyszczeć, osiągać, dostawać, otrzymywać od życia, od mężczyzn to, co otrzymuje ta kobieta. Także ciemna kobiecość, tak zobaczcie, jak jest ying i yang. Ying, czyli to światło, jest reprezentuje na przykład słońce, a słońce reprezentuje mężczyznę.
A yang reprezentuje ciemność i ciemność reprezentuje księżyc. Księżyc odbija światło słońca. Zobaczcie, tu już większość kobiet polegnie. Co? Jak on jest słońcem, mężczyzna jest słońcem? No tak, mężczyzna daje światło, czyli dostarcza, tak? A ona odbija to światło. Ona jest jakby, ona jest w ciemności. Ona jest submissive, ona jest podległa. Submission to jest pod, mission to jest misja, pod misją. Mężczyzna, który ma misję, mężczyzna, który ma słońce, mężczyzna, który dostarcza słońce, życie, tak? Ona to odbiera, ona jest pod tą misją i ona swoją kobiecością, swoją ciemnością, swoją ciemną kobiecością, swoją boskością, ona jakby zasila jego korzenie, ale tego nie widać. Ona działa pod misją. Ona przyjmuje to światło, tak, jego i odbija to światło, kiedy jest ciemność, tak? Także to jest coś bardzo subtelnego, co ta ciemna kobiecość jest kojarzona, okej, okay, że ona jest taka bad bitch, bad boss, że ona może wszystko, że ona może powiedzieć wszystko, a tak naprawdę ciemna kobiecość to nie jest nic, co ma wspólnego z ego, ani ze złem, ani z jakąś niemoralnością, która jest nam tutaj przekazywana. Zobaczcie, że my tutaj w świecie zostaliśmy uwarunkowane, okej, okay, dobre moralne, złe niemoralne. Jeżeli mówimy w ogóle o prawdziwej żeńskiej energii, o prawdziwej męskiej energii i o prawdziwej ciemnej kobiecości, to trzeba się wydostać poza tą skalę, którą nam się tutaj wciska. I nie, to nie znaczy, że będziemy teraz działać niemoralnie. To znaczy tyle, że musimy się wydostać z tego, co jest zdaniem Matrixa dobre i złe. Czyli na przykład Matrix mówi, że kobiety i mężczyźni są na równi, że mają dawać takie tyle samo od siebie. Matrix ci tak tylko mówi, żeby nie tylko mężczyźni płacili podatki, tylko żeby mężczyźni i kobiety płacili podatki. Po to, żeby kobiety, które pracują ciężko i są independent women, które nie potrzebują mężczyzny, wtedy mężczyźni nie muszą być męscy, więc mogą sobie malować paznokcie, tworzą się LGBT, poliamori, wiszące tunele w uszach do podłogi, ludzie pomalowani od góry do dołu, nie umiejący tworzyć ze sobą relacji, powtarzają jakieś w ogóle dziwne rzeczy bez ucieleśnienia, akceptacja, moralność, tak. Później jak coś się stanie w świecie tutaj, tak? Już mieliśmy pandemię, mieliśmy wojnę na Ukrainie, teraz mamy UFO, jak ktoś jeszcze nie widział, to mamy UFO już. Będzie więcej tych sensacji, tak to nazwijmy. Nie wiem, jak daleko te sensacje zabrną, nie wiem, jak tam stoicie z tematem sztucznej inteligencji i robotyki i w ogóle, i w ogóle. Nie wiem, jak to daleko zajdzie, natomiast nie liczyłabym na jakiś zwrot akcji ze strony osób rządzących. Raczej bym liczyła na zwrot akcji, że kobiety staną w kobiecości, mężczyźni staną w męskości, bo wystarczyłoby naprawdę 100 mężów, ale takich prawdziwych madafaka, którzy po prostu robią bardzo, bardzo duże pieniądze, budzą innych ludzi, ktoś taki jak Andrew Tate, żeby po prostu poległo wszystko. A to, czym się was karmi, tą równością, to ta równość doprowadziła do tego, że teraz jak będą te sensacje się działy, nie ma rodzin. Nie ma wartości.
Nie ma mężów, którzy stoją przed domem, na czele tej rodziny. Nie ma. Bo najbardziej, no bo co, kobiety mówią, że jaki mężczyzna miałby to by zrobić, ja nie potrzebuję faceta, ja nie jestem utrzymanicą, a mężczyźni mówią, chciałaś, to masz. Tylko, że to nie są mężczyźni, ani to nie są kobiety, które stoją w swoich mocach. Okej? Dlatego tak strasznie dużo szczekają. Więc ciemna kobiecość to jest kobiecość, która działa dosłownie z cienia. Można powiedzieć, że męska energia stoi przed nią. Przed nią! Ona stoi za nim i on rzuca na nią cień i ona działa z cienia. Można powiedzieć, że żeńska energia zasila mężczyznę. Mężczyzna jest nad nią. Nad nią! A ona go zasila od korzeni. Co, jakie kurwa pojebane myślenie matriksowe, co nad nią lepszy, większy? Nie! Jak masz yin i yang? Jak masz yin i yang, to czy yang jest lepszy od ying? Kręcą się, nieważne w jaką stronę przewrócisz to kółko, czy ktoś jest na górze, czy ktoś jest na dole, czy ktoś jest po prawej, czy ktoś jest po lewej. Nie, oni bez siebie nie są kompletni. Okej? Okay? I ta ciemna kobiecość, kobieta, która zna swoje miejsce, która działa z tego cienia, to ona ma wtedy wszystko. Tak? Bo on jakby pobiera to słońce, użyźnia tą glebę. Ona ma wtedy wszystko, bo to kobieta, która... Coś chciałam powiedzieć, mi trochę wyleciało mi z głowy. Dopiero jak kobieta znajdzie swoje miejsce prawdziwe, to wtedy może wejść w ciemną kobiecość. Dziewczyny mnie pytają, ale jak ja mam nic nie chcieć od niego, ale jak ja mam go nie prosić, ale jak jest tak ciężko, ale jak ja muszę to sama, bo on nie da rady. To jest tylko i wyłącznie dlatego, że nie zajęłaś swojej pozycji. I okej, jest tak, że być może mężczyźni, z którymi się spotykacie, zadajecie, jesteście, może się nie da nic z tym zrobić już, może, bo może było tak, że weszliście w te relacje z braku po prostu. Po prostu z braku. Bo wszystko, co widziałyście, bo wszystko, co wam zostało powiedziane, bo wszystko, co widziałyście w hollywoodzkich filmach naokoło, to, że tak, no to w sumie tak wszyscy mają, to ja tak, no to ja po prostu lepsze to niż sama, tak? Bo sama też się boisz, bo nie jesteś w swojej mocy. A nie jesteś w mocy, kiedy nie umiesz przeżywać emocji, kiedy nie mówisz swojej prawdy, kiedy nie robisz tego, na co masz naprawdę ochotę, bo ci całą, kurde, ochotę zawstydzili, bo ci powiedzieli, że musisz zapierdzielać jak wół i potem ewentualnie możesz mieć na coś ochotę. Ale i to jest w ogóle już rarytas, bo zazwyczaj jak sobie na coś pozwalasz, to masz poczucie winy, etc., etc. To jest naprawdę... I może być tak, że ci mężczyźni to nie są ci mężczyźni. Mówię może, bo mówię wam z doświadczenia, że mój z moim byłym się nie dało nic zrobić i to nie był mężczyzna. To ja bym... Tylko dlatego, że ja stanęłam w swojej kobiecości, tylko dlatego, że ja stanęłam w swojej mocy, to wyszło tak, że po prostu dzięki temu się z nim rozstałam. Po prostu. Więc... Ale to, że jakiś mężczyzna nie jest tym mężczyzną, to tobie nie daje usprawiedliwienia ani wymówki na to, żeby nie stawać swojej mocy. Dlatego każdy mój warsztat i program traktuje o tym, że cokolwiek nie ma żadnego programu, schematu, wymówki, żadna twoja historia nic mnie nie przekona. Ty musisz iść do środka. Ty musisz iść do ciemności.
Ty musisz najpierw się spotkać ze swoją ciemnością. Tak, najpierw z tą materialną, z tą ziemską ciemnością. Po prostu spojrzeć jej w oczy. Po prostu ją przyjąć. Po prostu ją zaakceptować. Dopiero kiedy to zrobisz, nie będzie triggerować cię to, co ja mówię. Niektórzy ludzie pytają się, lubię cię słuchać, kocham cię słuchać, ale triggerujesz mnie jak... No właśnie to jest ta pełnia. Ta pełnia cię przyciąga, a jednocześnie wyciska po prostu to szambo. Także to jest ciemna kobiecość. Ciemna kobiecość to nie jest diwa, której się służy. To jest kobieta, która jest naprawdę gotowa poczuć wszystko, przejść przez wszystko, żeby się dostać tam, gdzie jest jej miejsce w tym świecie. I to jest kobieta, która wie, że ona dostanie wszystko. Ona bardziej otrzymuje niż osiąga i ona wie, że ona to otrzyma, ona wie, że ona to dostanie. Ona to dostanie od życia, od Boga, od mężczyzny. Dlaczego ona to wie? Dlaczego Dark Feminine wie, że wszystko dostanie? Ano dlatego, bo ona to wszystko w sobie ma. I ona może po prostu przepływać z jednej części na drugą, z jednego charakteru na drugi, z jednej emocji na drugą. Jak jest smutna, to potrafi powiedzieć, że jest smutna, potrafi powiedzieć, co potrzebuje, potrafi pozwolić na to i być tak długo smutna, jak potrzeba. Ale dziewczynka, która nie ma tego, to ona będzie striggerowana, będzie wkurzona o 8 rano i będzie myślała od 8, że ona teraz dzisiaj cały dzień musi być wkurzona. To nie jest kobiecość, to nie jest przeżywanie emocji, a to już na pewno nie jest ciemna kobiecość. To tak na smaczek o ciemnej kobiecości. Niedługo startujemy z alchemią miłości. Będzie to kilkudniowy program na żywo. Nie dla wszystkich, bo to będzie trzeba się zdeklarować, że się będzie uczestniczyło, że się będzie odrabiało zadania, także będzie deklaracja przed programem. Jak mi dobrze pójdzie, to dzisiaj wieczorem ogłoszę, jak to będzie wyglądało i w ogóle. I za jakiś miesiąc sobie ruszymy. W czwartek wypływam na urlop do poniedziałku. Jeszcze nie wiem gdzie. Dowiem się jutro. Do Pragi albo do Włoch. Jak macie pytania, to zrobimy jeszcze sobie parę minut pytań i odpowiedzi. Jak macie pytania, to pytajcie. Tam się dziewczynki witały, nie chciałam patrzeć w czat, żeby się nie dekoncentrować, bo to wszystko i tak było bardzo spontaniczne. Dzień dobry, Anetko. Dzień dobry, Asiu. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry, Krystynko. Hej, kochana. Nie wiem, bo tam zaczęłam... Dawajcie pytania, jak macie. Cześć, Asiu. Tam zaczęłam na początku live'a coś mówić, a później miałam przez chwilę blackout i nie wiem, co tam się wydarzyło, czy ja to skończyłam tą myśl, czy nie, ale nie pamiętam, żebym o tym mówiła. W każdym razie byłam na tym Facebooku. Nie wiem kto, bo to była jakaś reklama. Ale ktoś też pisał o żeńskiej i męskiej energii po polsku i tam było bardzo, bardzo, bardzo dużo komentarzy. I tylko jeden mi się taki wyświetlił, że służyć to może pies, czy my nie możemy być na równi. Aha, no to mówiłam później o tej równości. Ale to są właśnie takie, ta równość
ta równość powtarzana, niezinternalizowana, nieprzeżyta, niezrozumiana w ogóle o co chodzi, tylko takie chodzenie i takie pieprzenie o równości, tak samo jak te parady równości. Takie po prostu taka chęć tego społeczeństwa bycia na równi. Nie, chociażby to ci ludzie, którzy rządzą światem, ci po prostu zyliarderzy nie czują się z wami na równi. Oni nie mają takich problemów jak my, żeby sobie coś przeżyć, to po prostu sobie to przeżywają. A u nas na przykład wchodzą w kwestie pieniądze, więc nie jesteśmy równi, ale teraz mi chodzi o to, że na przykład ta równość powoduje, że ludzie no właśnie odchodzą od swoich ról, odchodzą od swoich zadań i później gadają takie rzeczy jak służy to pies. Jestem pewna tego, co teraz powiem, że miłość to jest służba. Miłość to jest służba ponad ego. Kocham Cię, naprawdę Cię kocham. Nie potrzebuję, bo nie mam z kim spędzać czasu. Nie potrzebuję, żebyś mi dawał coś tam swoją uwagę. Nie, po prostu Cię kocham i widzę Cię, jak inny jesteś i chcę Ci służyć. Ta miłość powoduje, że ja Ci chcę służyć. I jeżeli Ty mnie kochasz, to ta miłość powoduje, że Ty mi chcesz służyć. A ja jako kobieta potrzebuję na przykład czuć się bezpieczna, żeby Ci dać, żeby Cię zasilać, żeby Ci dawać, żeby zasilać się z moich duchowych korzeni, żeby Ci dawać, oddawać się fizycznie, jak nie da się tego zrobić na żadnym filmie pornograficznym, to muszę się czuć bezpiecznie. I Ty, jeżeli mnie kochasz, to Ty mi to dajesz. A ponieważ Ty jesteś inny, masz inne ciało, masz inną rolę, masz inne pragnienia, jesteś inny, to ja Cię kocham i ja Tobie będę służyć. Przyjmuję Cię kompletnego. To jest miłość. A większość tutaj ludzi, którzy mi piszą w internecie, on tego nie robi, on tego nie robi, on tego mi nie daje, tego mi nie daje. I jednocześnie oni sami są zablokowani. Tam nie ma żadnego pola do ruszenia się. Także naprawdę. Nie wiedzą ludzie, co czynią. Nie wiedzą ludzie, co piszą, co mówią. Miłość to służba. I nie jesteśmy równi. Nie jesteśmy tacy sami. Mam wrażenie, że kobiety w ciemnej kobiecości są odbierane jako zarozumiałe, roszczeniowe, wyniosłe. Tak jak mówisz, triggeruje to ludzi. Ale to nie ma znaczenia, Asiu, w jaki sposób są odbierane. Ludzie mają sprane mózgi. Ludzie są indoktrynowani. Ludzie nie są w swojej mocy. Ludzie wierzą, że muszą mówić, robić, zakładać maski całe życie. Więc to nie ma znaczenia, jak oni odbierają kogo. Kogo to interesuje? Ważne jest to, że ktoś stoi w swojej mocy i jest kompletny, to ma, to służy innym w takim aspekcie, że ich budzi, pomaga im dotrzeć do ich mocy i sam świadczy to swoim życiem. Tyle wystarczy. Oczywiście, że ludzie, którzy stoją w mocy, będą niezrozumiani przez niewolników. Oczywiście, że będą się na nich ludzie złościli. No bo jak to jest, że ty możesz mówić, co chcesz, a ja nie mogę, ja mam żabę w gardle? Jak to jest, że ty możesz zabierana być na wakacje i on robi dla ciebie wszystko, a ja całe życie było mi powiedziane, że jak mam, to muszę płacić, że muszę sama i teraz tak mówię, ale że ty masz inaczej, ja muszę cię ściągnąć w dół. Masz dobre wrażenie, ale przestań, Asiu, tam na tym się skupiać.
Nie słuchaj niewolników, nie słuchaj, co mają do powiedzenia, nie dawaj im energii, nie zwracaj na to uwagi. Zwracaj uwagę na ludzi, którzy stoją w mocy. Na ludzi, którzy mają coś, co może ci pomóc otworzyć kolejne drzwi w tobie. Dawać mnie tu pytania. Poczekajcie, muszę sobie zrobić tu siedzisko. Bo bez siedziska to my nigdzie nie zalecimy. Ja myślę, że to często wynika z takiej dynamiki zaobserwowanej w domu, że na przykład ja i wiele kobiet miało w domach apodyktycznego ojca, który często stosował przemoc wobec całej swojej rodziny. Sobie ja przypomnieć, czy ja mam jakiś taki, czy myślę, czy ja znam taki przykład, żeby bardziej się w to zanurzyć. Ciężko mi, wiesz, myślimy, jak myślimy sobie, że ktoś stosował przemoc wobec całej rodziny. Ja już nagrałam wiele nagrań na ten temat, że nikt z nas nie miał lekko, że jesteśmy ofiarami ofiar, które są ofiarami ofiar i że skoro jakaś kobieta była z apodyktycznym mężczyzną, który przystosował przemoc. Czy jak słuchasz tego, co mówię i się tam w jakiś sposób z tym zgadzasz, jakby z tym, że rzeczywistość jest naszym lustrem, to czy możliwe jest to, że to... Czy możliwe, czy bierzesz pod uwagę, że ta kobieta miała coś w sobie, co powodowało, że ten mężczyzna to robił? Że mogłam, czy jest możliwe, że mogłam mieć jakieś poczucie, niskie poczucie wartości albo coś nieucieleśnionego, że ją to spotkało? Teraz nie mogę sobie przypomnieć, znam kilka takich przykładów, ale nie chcę teraz w to bardzo wchodzić, ale podam swój przykład swojej relacji z moim byłym. W moim odczuciu jako kobiety, on z punktu matryksowego, z takich normalnych ludzi, co tam sobie żyją, chodzą do pracy i nic nie kwestionują, robią wszystko, co powiedzą media i jest git, to z takiej perspektywy on jest bardzo dobrą osobą. Okej? Z mojej perspektywy, która dla mnie prawda, to jest prawda duchowa, tak? To jest ewolucja, jakby transcendencja dla mnie stoi ponad tym dobrem i złem, to dla mnie on mnie bardzo, bardzo krzywdził. Tym, że mnie nie widział, tym, że nie doceniał, nie widział, nie szanował tego, kim ja naprawdę jestem. Wręcz to jakby tak... pasywnie, agresywnie ściągał w dół. Dla mnie to była taka duchowa przemoc. Tak? Ja tam się strasznie... I to, którą ja byłam przez te 3 lata, kiedy on to robił, to była osoba, która nie miała połączenia ze swoim głosem, która się bała być sama, która nie miała dostępu do swojego wnętrza, do swoich pragnień, bo akceptowała, że tak musi być. Rozumiesz? Więc mi chodzi o to, że nieważne jest,
skąd co wynika, kto miał gorzej. Wszyscy mamy przerypane w tym świecie. Każdy naprawdę ma jakiegoś rodzaju swój bagaż. Dla każdego ten bagaż jest ciężki. Ale chodzi tutaj o ewolucję. I chodzi o zrzucenie tego bagażu. I chodzi o stanięcie w mocy. I chodzi o stanięcie w swoją rolę. Więc, kiedy to wiemy, że o to chodzi, nie możemy pozwolić się zdekoncentrować. Bo ludzie mówią tak, a innych triggeruje to, a tamci się rzucają, a ci piszą tak. I teraz kolejne osoby będą się rozwarstwiały nad tym, dlaczego ci ludzie tak mówią. A, to jest legitne, że oni tak mówią, bo oni mieli w domach tak i tak. Nie! Oczywiście, że mamy świadomość, zrozumienie i compassion, ale compassion, współczucie i prawdziwe zrozumienie powinno, jeżeli jest prawdziwe, to powinno prowadzić do tego, że właśnie stoimy dalej w swojej mocy i się nie pozwalamy ugiąć tym wszystkim, ale. Bo ludzkie, matryksowe compassion, współczucie i zrozumienie, to jest takie właśnie, o, ty miałeś źle, tak? To jest fałszywy sentyment, to jest znowu ten cień, to jest fałszywy sentyment, bo to nikogo nigdzie do niczego nie doprowadzi. Powiedziałam, co myślałam. Miłość to służba z obu stron, tyle że w innych zadaniach. Ja też to czuję. Dokładnie tak jest. To jest femme fatale. Ja na przykład odkryłam, że mam w podświadomości strach przed silnymi mężczyznami, przed to. Nie! Znowu Matrix nazywa prawdziwą męskość toksyczną męskością. To, co ty tam przeżyłaś, jeżeli on faktycznie był, stosował przemoc, na przykład fizyczną, w stosunku do mamy i dzieci, jeżeli to jest this issue, to nie, on nie robił tego z siły. On to robił ze słabości. Więc ty masz strach nie przed silnymi mężczyznami, tylko ty masz strach przed słabymi mężczyznami, którzy reprezentują perwersyjną formę agresji. Bo agresja jest cechą męskości. O tak. A podobałoby ci się w takim wydaniu, że twój mężczyzna by cię ochronił przed wszystkim, że jakbyś... by ci ktoś próbował zrobić krzywdy na ulicy, to by gościu po prostu rozwalił 10 na raz i by ci o tym przypominał, że you are my baby and I'm going to fuck them away. Nie ma, to nie, silny mężczyzna w mocy, to on nie będzie tłukł swojej żony. On będzie umiał agresywny być bardzo, kiedy tej żonie będzie zagrożenie miała. On będzie mógł czasami na żonę może nie huknąć, ale spojrzeć się tak i zaemanować taką agresją, kiedy żona będzie przeciągała strunę, bo kobiety lubią przeciągać strunę. Bo kobieta jest chaosem, bo kobieta jest zmianą, bo kobieta... I dlatego kobieta potrzebuje bardzo silnego mężczyzny, który to będzie potrafił zrobić temu przestrzeń i wyznaczyć czasem granice. I to nie jest złe. Ja to bym najchętniej się zapytała o mistrza. No to pytaj. Och, mistrzu, przestań mnie zapytać, będę musiała znowu o nim myśleć, a ja robię wszystko, żeby być obecna. No ale możesz pytać. Jakieś mądre pytanie, tylko proszę. Jestem w procesie stawania się inną kobietą. Byłam za miła. Koniec z tym. Wsparcie od ciebie. Od czego rozpocząć? Program, sesje indywidualne.
Program teraz kosztuje 380, będzie kosztował za jakiś czas 444, bo będą ulepszone w nim praktyki ucieleśniające i wtedy program zawsze jest dobrze mieć, żeby po prostu sobie odświeżać, żeby jak już staniesz się znowu nową wersją, żeby znowu jeszcze raz przelecić przez te rzeczy i tak dalej. Te praktyki ucieleśniające, to te trzy rzeczy trzeba wiedzieć, to warto mieć po prostu. To jest jak taka mała Biblia do czytania. Ale najlepiej zainwestować w siebie w sesje indywidualne. Ceny są do końca roku. Dlaczego? Dlatego, że wtedy ja jestem naprawdę w ciągu jednej sesji zrobić przedużo z Tobą. Jest to tylko warte wtedy, kiedy weźmiesz za siebie odpowiedzialność i będziesz gotowa tego używać w swojej codzienności. Ale ilość tematów i kwestii i części, których możemy w Tobie dotknąć na sesjach indywidualnych jest bezcenna tak naprawdę. Także jeżeli bardzo chcesz i to też tak bym nie patrzyła wsparcie od Ciebie, to ty się wspierasz. Jak siebie inwestujesz, jak siebie wybierasz, to Ty się wspierasz. Musicie pamiętać, że ja jestem tylko osobą, która Wam pokaże. Oczywiście, że ja mam tyle w sobie mocy i miłości, że to jest poczucie wsparcia, ale jak się skończą sesje, to ty idziesz sama, nie? I ja po prostu ci oddaję, ja ci pokazuję, gdzie masz, czego masz się złapać, jak masz myśleć, z czego masz zrezygnować, co masz wybierać dla siebie, żeby odzyskać swoją moc. Tak? Ale musicie myśleć w takich konsekwencjach, w kategoriach, że to ja robię. Bo niektórzy myślą, że przyjdą mi, zapłacą i się rozwiążą ich problemy. Nie rozwiążą się, jeżeli nie włożymy wysiłku i się same nie wesprzemy, bo będzie czas, jak wychodzisz z po prostu... Trzeba najpierw ten matryks wyżygać z siebie i będzie czas, że może miesiąc, może tydzień, może rok, że trzeba iść samemu. To jest wewnętrzna podróż w ciemności i na to trzeba umieć być przygotowanym. Pisze dzisiaj do mnie pewna osoba, taka niezdecydowana, tak chce przyjść na sesję, zmienia terminy, coś tam się tego i w ogóle. Dobra, będziesz gotowy, przyjdź. I ona pisze mi taką wiadomość, dzisiaj rano się obudziłam do takiej wiadomości. Pomóż mi, ja już nie wiem, co mam robić. Nie wiem, co taka osoba oczekuje, że co, że ja... Ja wiem, że taka osoba nawet mi jej teraz powiedziała w wiadomości i w ogóle, co nam zrobić, to by jej to nie pomogło. Bo ja już wcześniej, jak mieliśmy rozmowę na temat sesji, ja już jej bardzo dużo dałam wskazówek wtedy. Gdyby ta osoba wykorzystała tamte wskazówki, gdyby wzięła tamto, co ja powiedziałam, to by jej starczyło pracy na 2 miesiące nad sobą. Więc to, co teraz próbuję Wam przekazać, że trzeba wyjść z mindsetu ofiary i trzeba wejść w mindset wojowniczki. Nie wojowniczki ja sama i że mam jakichś wrogów. Nie, wojowniczki, która po prostu się nie... Wojowniczka to jest osoba, która... To jest kobieta, która... Jak wypiłaś 4 margerity wczoraj, a dzisiaj masz biznes, klientów i sport, na przykład. Ja nie mówię, że to jest mój temat, że to jest moje doświadczenie. Przykład taki podaję. Jak wypiłaś wczoraj 4 margerity, a dzisiaj masz obowiązki i masz swoje marzenia do realizacji, to nieważne, czy masz kaca, czy ci się coś, czy twój umysł ci mówi, że dzisiaj nie, bo lepiej jest zostać w łóżku oglądać TikToka. Nie, po prostu idziesz i to robisz.
jak wojowniczka to jest osoba, która okej, rozumie, że mam styl przywiązania, że mam takie rany, że miałam ojca opresję, że ojciec mnie opresjonował, że ojca nie było, że matka była choleryczka. Wszyscy to mamy, no wszyscy, po prostu 100% moich klientek to ma. I ja też. I co z tego? Nic z tego. Nic z tego. Dzisiaj ta osoba, która to ogląda, jesteś dorosłą kobietą, która ma opcję i możliwość stanąć w swojej mocy, wziąć za siebie odpowiedzialność, zacząć pracować nad finansową niezależnością, przyciągnąć mężczyznę, najbardziej męskiego, najbardziej protektora, najbardziej prowajdera. Trzeba się najpierw stać odpowiednikiem energetycznym. To wszystko jest. Teraz, tu. Ty nie jesteś tymi historiami i tymi opowieściami. To jest tylko zapis na matrycy, który trzeba rozkodować. Nie rozkodujesz go z mindsetem ofiary, która będzie: o, bo mi się to stało, mi się to... Ja wiem, przykro mi, że ci się to stało. Wszystkim nam się stało. Ale rozumiesz, świat na ciebie nie czeka. Ten mężczyzna po drugiej stronie nie czeka na to. On nie będzie na ciebie czekał. Świat i to, w jakim kierunku to wszystko idzie, nie będzie na ciebie czekało. Dlatego ci Matrix mówi: jesteśmy na równi. Nie, nie jesteśmy na równi. Obowiązuje prawo: albo cię zeżrą, albo ty zeżrzesz. W takim energetycznym sensie. Jak ja na przykład pożeram hejterów. It's hard, but it's true. Ale jak to zrozumiesz i staniesz w mocy, to nie jest już wtedy hard. To jest tylko hard dla osób, które się zatrzymały gdzieś tam w takim niekończącym się uzdrawianiu. Niekończącym takim po prostu w tej propagandzie balans, równowaga, równość. Wiecie, że to też jest propaganda? Nie ma żadnego balansu ani równowagi, jest tylko ewolucja. Trzeba po prostu cały czas iść do przodu i zostawiać skórę węża za sobą. A to boli. Pozostaliśmy tym przepakowani, zostało to w nas zainstalowane i teraz trzeba po prostu na początku, jak to człowiek robi, to jest poczucie, jakby wyrywano kawałek ciebie. Zawsze jest powód, dla jakiego ktoś spotyka kogoś, tak? Czy masz tipa, jak zacząć poznawać siebie? Obejrzeć moje filmy na YouTubie. Zgadzam się, kobieca energia potrzebuje być ogarnięta przez męską strukturę. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Dlatego mówię, że w poddaniu, w uległości leży największa siła dla obydwojga. Nie każdy to będzie mógł zrobić. Dlatego, że nie każdy ma połączenie z tą pierwotną mocą. Dlatego, jeżeli ty czujesz wezwanie i czujesz, że to jest twój czas, to przygotuj się na samotną wędrówkę. Bo lepiej to zrobić samemu, a później i tak przyjdzie nagroda. Prędzej czy później. Może być prędzej niż później. Nie wiadomo. Kiedy mówię mu, że to koniec, stara się kilka dni, a później znowu milczy. Co zrobić? No to jest właśnie to, że jesteś niekonsekwentna. To jest właśnie twój brak konsekwencji i mówisz, że to koniec. On się stara kilka dni, a później znowu milczy. Czyli ty mówisz mu, że koniec, on się stara tylko, bo ty powiedziałeś, że koniec. Nie wyciągasz żadnych konsekwencji, więc on znowu milczy.
Nie wiem, czym jest dla ciebie milczenie, nie wiem, kto to jest, nie wiem, czego ty potrzebujesz. Jeżeli potrzebujesz, żeby się codziennie do ciebie odzywał, to ja tego czegoś takiego na przykład nie popieram, bo dla mnie ja nie wiem, jak można mieć na to czas. Jest tyle rzeczy w życiu do zrobienia, trzeba być w swojej najlepszej wersji, trzeba zarobić pieniądze, trzeba wypocząć, trzeba czuć swoje emocje, trzeba być kreatywną, trzeba po prostu coś z siebie robić. I ja nie mam czasu na przykład w takiej swojej normalnej, pracowitej dobie siedzieć na telefonie i czekać, aż on napisze. Jak on wtedy przychodzi do mojej głowy, to ja się podniecam i cieszę się tym, co mieliśmy i tym, co będzie. Więc nie wiem, co to znaczy, że co ty chcesz, nie? Jak, gdzie ty jesteś? Ale na pewno, co ci mogę powiedzieć, że jesteś niekonsekwentna. Bo mówisz mu koniec, on się stara, potem milczy, a ty dalej, co robić, co robić? Wyciągnąć konsekwencje. Jeżeli powiedziałaś, że to koniec i nie dostałaś tego, co chciałaś, to kobiecość i dark feminine oznacza koniec. Jeżeli nie umiesz zakończyć faceta z facetem, który nie wychodzi ci naprzeciw, powiedzmy, że masz jakieś zdrowe wymagania, że to nie jest codzienne pisanie, bo nie umiesz być sama, to jeżeli masz zdrowe oczekiwania i ten mężczyzna jest niereceptywny, a ty mu nie potrafisz powiedzieć koniec, to nie jest on problem. Po rozstaniu dać sobie czas, czy od razu iść na Tinder, żeby zapomnieć, czy skupić się na rozwoju. Zainwestować w warsztat mistrzyni randek i na tym warsztacie dowiesz się, kim się musisz stać i co dokładnie musisz zrobić, żeby przyciągnąć najlepsze, co może cię spotkać w życiu. Oczywiście, że dać sobie czas. Bardzo inspirujesz, dziękujemy, prosimy. Dobra, rybki złote, macie jeszcze jakieś pytanka? Jeszcze z dwa. Dzisiaj mamy w Niemczech. Naprawdę, Oliwia, 2,5 godziny warsztatu. Sama medycyna. Sama medycyna. Poczytaj sobie w zakładkach tutaj, co dziewczyny pisały. Nie, no to jest po prostu, to ja ci ręczę rękoma i nogami, że możesz tylko wygrać. I jak nie ten warsztat, jak to wszystko przeżyjesz i zrobisz, spowoduje, że no już nigdy nie możesz po prostu wybrać źle. Ale dlatego warto się o tym wszystkim dowiedzieć, wypisać sobie, co jest do popracowania, co jest do zrobienia, co jest do ucieleśnienia i na podstawie tego dać sobie czas, zakochać się w swoim życiu, a jak to zrobisz, to przyjdzie dokładnie ten ktoś, kto będzie cię kochał i rozpieszczać za to, kim ty naprawdę jesteś, za twoją kompletność. Asia, potwierdzam, dzisiaj będę go drugi raz oglądać i robić notatki. Cudownie. Na bazie tych informacji znam naprawdę wiele, 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 wiele kobiet, które osiągnęły sukces. Ja użyłam tych wszystkich informacji, podzieliłam się też na warsztacie swoimi różnymi zachowaniami, strategiami energetycznymi, które obecnie teraz używam od 3 miesięcy z Mistrzem Świata i z Mistrzem to jest w ogóle taka akcja, nie wiem, jak to powiedzieć.
W eurach i w złotówkach, baby. Tylko, że w złotówkach musisz do mnie napisać na priv, a w euro można przez stronę. Potem to wszystko, co zrobiłam na warsztacie mistrzyni randek, to wszystko zrozumiałam, ucieleśniłam, zastosowałam. I to spowodowało, że zaprosiłam do swojego życia osobę, która... Nie wiem, jak wam to powiedzieć. Jak na przykład spędzamy ze sobą, nie wiem, teraz 3 dni były. Taki mały urlop. Czy tam 2, czy 1. Czy teraz jedziemy na 4. To na stronie mojej, ale możesz też do mnie napisać, jeśli chcesz płacić w złotówkach. To jest... My jest... Nie wiem, jak wam to powiedzieć. Dobra, powiem tak, jak potrafię powiedzieć. My jesteśmy cały czas podnieceni. Nie na chwilę, nie jak koło siebie jesteśmy, nie... Nie, kiedy na siebie patrzymy, po prostu cały czas. To nie jest... Oczywiście, że jest to też poczucie energii seksualnej i eros między nami, natomiast to jest... To podniecenie, ono wynika z tego, że ktoś Cię widzi, że ktoś Cię rozumie, że ktoś Cię chce, że ktoś Cię przyjmuje, że ktoś Cię nie ocenia, że po prostu jesteś dla kogoś dokładnie tym, czego on chce. A na mistrzyni randek powiedziałam wam dokładnie, co trzeba zrobić, żeby być tą osobą. To jest najlepsze, co możesz zrobić dla siebie. Dodatkowo, jak się tak na siebie patrzymy w oczy, na początku było tak, że... No bo on jest mistrzem świata, także on tam boksował się i rozkładał wszystkich na łopatki. Więc on wie, jak patrzeć. On się nie boi patrzeć w oczy. Ja na początku miałam takie, że tam nie wytrzymywałam tej presji i tak uciekałam oczami. A teraz jak już po prostu się te zasłony i te blokady się roztopiły i to zaufanie jest, tak sobie patrzymy w oczy i ja to próbowałam rozkminić, co to jest. Patrzymy sobie w oczy i wydarza się coś dziwnego. Znikamy my. I przychodzi na pierwszy plan jakaś taka energia, jakaś taka moc. Ja nie wiedziałam, co to jest, ale teraz sobie myślę, jakby naprawdę, jakby ta żeńska boskość i ta żeńska męskość doświadczała siebie poprzez nasze ciała. Coś takiego. A ogólnie ten wzrok jest taki, że tak patrzysz, 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 patrzysz w te oczy. Się napatrzeć nie możesz, się nie, nadziwić nie możesz. Znikasz ty, znika ego, znika wszystko, bo cię ktoś widzi. Kiedy może cię ktoś tak zobaczyć, kiedy ty siebie widzisz? Just Breathe pyta, rozmawiasz o tym ze swoim partnerem? Rozmawiamy o tych rzeczach cały czas. Się śmiejemy, że słowa takie jak żeńskość i męskość to są najbardziej używane słowa w naszym dzienniku. Bo to jest mój soulmate. Ja sobie celowo przyciągnęłam soulmate'a. Ja na nic innego się nie otwierałam. Także rozmawiamy o tym cały czas, rozmawiamy o tych energiach, rozmawiamy o Bogu, rozmawiamy o tym, co się dzieje, rozmawiamy o zaufaniu, rozmawiamy o ciężkich tematach, rozmawiamy o cieniu, rozmawiamy. Jak mistrz mówi na ciebie? Jak się nazywa? Jak cię nazywa? Mówi do mnie po imieniu. Innych rzeczy nie będę mówiła, jak mówi. Ja do niego mówię Daddy. Nie jest Niemcem. Ma pochodzenie tureckie, ale jest urodzony w Niemczech.
Mówisz o tylu cennych rzeczach, które są w tym warsztacie, że pomimo tego, że jestem już kilka lat w związku, to mam ochotę zakupić go. Myślę, że się opłaca, bo tak naprawdę w tym warsztacie, ja tam mówię o randkowaniu, mamy jeden sektor, w którym jest online dating i jak to zrobić dokładnie, ale tak naprawdę wszystko inne, nawet medytacja i hipnoza, spotkanie z soulmate'em, daje informacje na tym warsztacie, jak się stać tą jedyną, dla tego jedynego. Jak się stać najpierw tą jedyną dla siebie, kobietą. Na co zwracać uwagę. Zresztą tam, na tym warsztacie, podaję 3 wartości żeńskiej energii, które macie ucieleśnić, żeby mieć wszystko. Nic więcej nie potrzebujecie. Jak się nauczycie tego, i tego, i tego, plus będziecie miały swoje życie i robiły to w żeńskiej energii, wszystko jest wasze. Nie trzeba się wtedy drzeć, kłócić i tak dalej. I daję przykłady z mojego życia randkowego, jak ja to stosowałam. Dotykacie się duszami, pięknie, no... Tak jest. Czy masz może indywidualne konsultacje? Masz. Dzień dobry, królowe. Dzień dobry, królowo. Czy polecasz jakieś książki na temat żeńskiej energii? Słuchajcie, ja wam powiem coś o książkach. Powiem wam szczerze coś o książkach. Zanim o żeńskiej energii... Większość książek, które ja czytam w życiu, są albo na temat pieniędzy, albo są to książki o duchowości. Ja wiem, ja wam to powiem szczerze, wiem, że i tak tego prawie nikt nie zrobi, ale rób ta, co chce ta. Ja przeczytałam Koran, Biblię, Bhagavad Gita, Bhagavatam, Kurs Cudów. Ja przeczytałam wszystkie duchowe książki. Ze zrozumieniem, z oczami duchowymi, a nie materialnymi. Wszystko, co wiem o boskiej, żeńskiej energii, wiem z hinduskich pism, których się tak po prostu nie podaje ludziom, bo ludzie nie zrozumieją tego, bo tam jest opisane rozrywki Boga i bogini w czymś takim, że tego się nie daje dla ludzi, bo ludzie nie zrozumieją materialnymi zmysłami. Ja miałam dostęp do tych książek, jak mieszkałam rok w świątyni. Teraz wam powiem szczerze coś. Ja nie czytam już książek. Znaczy, czytam książki, ale kiedyś czytałam książki, że na przykład czytałam godzinę dziennie albo zawsze rano i tak dalej. W tej chwili nie czytam, bo to zajmuje za dużo czasu. W tej chwili szukam sobie informacji, których potrzebuję, biorę te informacje, przysiąkam nimi, używam ich w życiu, robię swoje własne researching, życie mi przynosi informacje i tak robię content. Nie mam... nie mam czasu na czytanie. Tytuł jaki? Książki tego... podasz jeden tytuł na początek. Tytuł czego? Tych hinduskich wam nie podam. O żeńskiej energii, ja nie wiem, czy ja przeczytałam jakąś książkę o żeńskiej energii. Jakieś tam kiedyś czytałam. Musiałabym wyjść teraz z telefonu i wejść do swojego Kindle. Na pewno polecam każdemu kurs cudów, żeby trochę otrzeźwieć z tego Matrixu i wyjść z tego, z tej fałszywej moralności i sentymentalności. Jeżeli wyjdziecie z umysłu i przestaniecie mieć te swoje poglądy, które nie są wasze, to już naturalnie będzie więcej kobiecości w was.
Jeżeli kogoś interesują energie, ten świat, jak to wszystko funkcjonuje, co jest materialne, a co jest duchowe, to polecam Kurs Cudów i polecam Bhagavad Gita. To jest taka hinduska Biblia. Tam jest o tym, czym jest dusza, czym jest ten świat, czym jest miłość. Dobrze, dziewczynki, tulę was czule i idę dalej robić życie. Zobaczę, może jeszcze wpadnę wieczorem i opowiem coś o alchemii miłości. Poczekaj, ja nawet nie wiem, kto to napisał. Mam książkę przy sobie akurat. Ja nie mam już nawet autora. Zobacz, ta książka nie ma autora. Jest tylko Kurs Cudów. Bez autora. Ale myślę, że tak. Nie ma autora, bo to nie ona pisała, bo to było przez nią channelingowane. Jest Kurs Cudów, on ma kilka części, on jest bardzo duży. 600 stron. Ja tą książkę przeczytałam chyba z 5 razy w swoim życiu. Ona ma kurs dla... No, poszukajcie sobie. Dobra, Misia. Idę i do zobaczenia później.